Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22. Jak widzicie, oczywiście Big Boot, ale czemu żółty? No bo to jest nowy nabytek. I to jest nowy zestaw do siania. Oczywiście ten ma 23 metry, a nie 30, ale wie to, o co chodzi. Troszeczkę mniejszy też się przyda, bo są takie pola. Jak to? Dużym też by dało radę obciąć, ale tutaj jest tak więcej kręcenia, to wiecie. To trochę ten mniejszy będzie miał troszeczkę lżej. Tutaj wały trzeba sprzedać. Za 10 800 jedne, a drugie za 12 800. No i elegancko. 1 400 000 na koncie. Jeszcze 1 400 000, już przecież wydałem tyle pieniędzy na ten zestaw siewny. Ale poczekajcie, to jeszcze nie koniec pieniędzy. Który jest zablokowany przez obiekt, halo? A, MF jest zablokowany, ale on sobie chyba poradzi, tak? No i oczywiście wymieniłem wały wszystkie. Wszystkie. No bo dwie pary sprzedałem, no to dwie pary kupiłem, tak? 24-metrowych, bo mam takie siewniki już. Pieniążków jeszcze więcej będzie, bo jadę z ubraniami. Ja mam 33 tysiące litrów. 33 tysiące litrów, a jest po 30 tysięcy. Na każdym skupię za 30. Znaczy jeden ma 31, ale nie... Właśnie nie wiem... Nie wiem, który to jest. Czy ten blisko? Nie, to ten daleko pewnie. Czekaj, bo ja tej łuny nie widzę. Ale ja do tu na sklep, bo wiadomo, najbliżej, nie? Czy no ja jestem ślepy, albo ja nie widzę tego. Dobra, nie masz. W najgorszym przypadku stracę 33 tysiące. Bo tutaj to jest pewnie ten ostatni, nie? Nie? Ten pierwszy? Nie, dobra. Nie wiem. O, to znaczy... Dobra, nie wiem, w sumie coś się zbudowało. Dobra, tam wyrąbano. Mówię, ewentualnie 1000... 1000 dolarów stracę. 33 tysiące, ja się za całe, tak, ale. No to jest różnica 10 tysiąca. To jest 30, tu jest 3400, tu jest 3100. To nie wiem nawet, która to jest cena, tak szczerze mówiąc. Jak to 30, to 900 tysięcy z samych ubrań dostanę, ty. Kolego. Dwa. Co ja mogę za to kupić? Wały i siewniki mam. Na razie starczą. Jest może jakieś poletko doświadczalne. Na pewno pęteczkę muszę kupić. Dokupić w sumie bardziej. Żeby do szóstki było dołączone. A tu coś rośnie. O, marchew to nie, no to będzie musiał to zlikwidować. A tu jest jakieś coś rośnie. To pszenica? O, pszenica. Nie, to jest słonecznik. Dobra, nie, ja nie widzę, bo ja mam ten tryb nocy włączony, wiecie, i to w sumie. A nie, dobra, jest widać różnica. Dobra, ślepy jednak jestem. No, 1 000 000 ubrań taka. No, jeszcze mogę kupić sobie pole numer 13 za 380. Ten teren mogę dokupić za 400. Trochę droga, ale jeszcze 500 tysięcy mam. Może czwórka? O, akurat czwórka jest za widę, no to jak rozumiem, stać, ale. Ale pole za 500 tysięcy jeszcze mogę jakieś kupić? Ale na razie nie będę kombinował. Zazbiorę sobie te palety. Palety wełny sobie na przyczepę i niech sobie stoją. I będę siał. Bo ja teraz sobie po odcinku wywiozę te palety wełny. Tylko chcę, żeby jeszcze produkowała dalej te dane. A tu 40 ton wełny można powiedzieć zebrać, to jest raz dwa. Stawimy sobie bliżej i tyle. I wciągaj, wciągaj, wciągaj. Dobra, tu jeszcze jedna paleta. 30. Ty, no może będzie te 40. Nie, no nie będzie. Ale prawie. Prawie będzie, nie? 35 800 będzie.
No, 4000 litrów wełny mi zbrakło, nie? A tutaj liczy się, trawa jest zabrana. Jeszcze tylko dwa stogi mi zostały. Trzy, sorry. Sorry, trzy stogi. Oczywiście tego już nie będę przewoził dalej, no bo... Nie wiem, czemu tak mapą mam blisko, no ale nie chce mi się oddalać. Co to jest za kolor? Do cholery. To jest ziemniaków kolor? Nie, to jest buraki. Za 800 tysięcy, a jesteś za 500? O! 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 No i dobra, i te 200 tysięcy muszę zostawić sobie. Teraz jeszcze szybka sprawka, czy mogę siać owiec, ale pewnie mogę, tak. No i jedziemy, GPS ustawiony. No, dwa razy dookoła sobie zrobię, no bo tutaj GPS-a mam ustawionego już tak tako. Tutaj 17 akurat jest nawieziona i 18 chyba też była nawieziona, więc dawki nałożenia mi to nie będzie po prostu dawać. A wziąłem sobie Big Buda do tego siewnika dużego, no to na początku był plan kupić sobie Rendira 700 koni. Znaczy no on tam prawie 700 koni miał. Ale później tak twierdzi, kurde te pola przez są burzyste tutaj na tej mapie. Tak zbytnio płaskich terenów tutaj nie ma, więc mówię, jednak sobie kupię Big Buda, tylko w innym kolorze, żebym wiedział, który jest który. I tak akurat przyszło na żółty. Akurat, powiem wam, nie jest brzydki ten kolor. Jak teraz patrzę, bo teraz mam ten tryb nocny włączony, więc ja mam praktycznie wszystko na pomarańczowo. Znaczy tak najbardziej, znaczy no trawa jest oczywiście zielona, tak? Czerwony jest też, ale taki... podblaknięty lekko. Ale jest, nie? Więc w sumie takich kolorach, jak mam teraz stawiony monitor, to nie jest brzydki ten MacBook, no jak mi się podoba. Ewentualnie jak mi się nie spodoba, albo wam, no to wiadomo. W sumie to już nie ma dużo na tym Baleronie roboty. Znaczy roboty jak roboty, ale... No w sumie tak, no tutaj dużo sobie już nie zostało. Przecież z 5 sezonów i będzie wszystko. Jak ja widzicie, jaka kasa z ubrań trzepię, jak ja milion z ubrań zarobię w rok. To z czego ja ci milion zarobię? Ewentualnie z soi. Ale soi też trzeba nasieć, żeby zarobić miliony. 300 ton trzeba mieć soi, tak? Żeby zebrać milion. Chyba tak. Obsta dwa pola, bo tylko to i tutaj za torami będzie owiec. A reszta będzie w soi wszystko zasiane. Wszyściutko będzie w soi zasiane. Wszystkie pola. Ja chyba sobie tą piątkę też przesieję na soję, tak mi się wydaje. No piątkę sobie na pewno żniwa zrobię, no bo to nowe pole będzie, więc przydałoby się zrobić żniwa. Teraz tak, chyba zrobię te drugie kółko, tak sobie myślę z silnikiem. I dopiero zatrudnię wały. Widzimy, że tutaj stoi z wałami. No niestety teraz te duże ciągniki, moje dwa będę musiał wykorzystywać do wałów, tak. No bo w sumie tylko te dwa ciągniki je pociągną. Masa i New Holland tylko te wały pociągną tak naprawdę. Bo klas ma 300 koni. Na wały 350 wymagają, więc z automatu odpadają. A przecież łamańca sobie jakiegoś nie będę kupił specjalnie do wału. To jest przesadne. Te będę miał trochę ciężej pod górkę, ale... Ale dadzą radę. 45 hektarów mi wymaga właśnie na godzinę tym zestawem, tak jak teraz lecę. No to na płaskim może i tak, ale no nie pod górkę, nie? Zobaczymy, jak to będzie szło to sianie. Niby 7 metrów mniejszy ten zestaw jest od tamtego, no ale... Ale też powinna iść robotka.
tak jak na tym polu, to akurat elegancko, bo ten ciemnik się dużo lepiej składa niż tamten. Bo tamten to jest taka duża szyna, długa. A ten to tak się składa tak fajnie do góry. Jest nim po prostu troszeczkę łatwiej manewrować. Chyba jest mniejszy, tak. Przede wszystkim jest krótszy i jest łatwiej nawrócić tak, o jak teraz nawracam. Bo tym dużym bym tak sobie w takim małym kręgu nie nawrócił. Musiał jeszcze większe kółko robić, no większe kółko, no to... Jakaś tam strata czasu już jest, nie? Czasu i miejsca przede wszystkim. Albo zrobię sobie tak od GPS-a już. Aha, no to tak sobie myślałem, że bo to są łamańce, dlatego one tak będą tańcować w tym GPS-ie. No ale... Jeszcze tak jak jadę sobie na normalnym prędkości na filmu, to jeszcze to wygląda, tak? Ale ja pamiętam jak na Gear Crux 15 miałem takie coś, mieliśmy takie coś, że tam był kwadrak z ciemnikiem i on też tak tańcował. I jak ja to oglądałem potem na przyspieszeniu, bo to zawsze robiłem filmy sobie na 7, na 8 przyspieszenia, to tak to tańcowało ten ekran na to, że tego się oglądać nie bało. Dawaj do przodu, dawaj do przodu, bo zaraz będzie wałował i co? Nie, 24,6 to nie jest za duży, bo te wały tyle nie mają metrów. No mają 24,3 niby. A nie wiem czemu GPS łapie 24,2 drogi. Dwa kółka, mam sobie jedno. Nie powinien się zabić na tym jednym kółku, powinien sobie ogarnąć. Najważniejsze jest to, że te wały się nie podnoszą, tylko się ciągnie cały czas po ziemi. Bo nie wiem, co to by musiało za silniki, albo pompa, żeby to podnieść. Nie wiem, co to by musiało być takie mocne, żeby to podnieść. Dobra, tak już sobie przejadę. Tutaj sobie złapię już GPS-a. Oj. To chyba nie był najlepszy pomysł. To chyba był najgorszy pomysł, jaki mogłem wpaść. Jechać 25 na godzinę i włączyć GPS-a. Oczywiście ten Bigfoot z Mount Hubba jest zarąbisty. Jest lepszy niż oryginalny. No, w oryginale nie ma Bigfoota, tak, ale chodzi mi o tego od Giantsów, co jest, to ten jest przerobiony i tutaj jest, właśnie podało się to, że jest 45 na godzinę, że on może 45 do przodu i 15 do tyłu, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny dzień. To jest raz, a dwa jest takie coś w tym Bigfootie, że jest dużo konfiguracji, tak, czyli jakieś tam obramówki, kolorki, przede wszystkim kolory dużo robią. Tutaj wiem, że ten Żyd będzie... Nie, dobra, tam będę tego poprawił. Się zrobił, to się zrobił, tyle. Nie będę go poprawiał, tam wały, jak go złapię, to złapię. Tam na poprzeczniaku też się dowałuje do końca, bo to że on Żyda teraz robił, to tam nic nie znaczy, bo... Bo co da mi ten Żyd, jak... Jak on i tak tam będzie nawracał, bo tych wałów się nie da podnieść. Te wały się tylko da złożyć. Więc no mi to nic nie da, że ja sobie go będę tam. No, poza tym ja mam tyle pieniążków tutaj się zarabiam na tej serii, że... Czy to z tej szklarni, czy z paneli słonecznych, czy z wiatraka jednego. Znaczy oczywiście wszystko razem się liczy, tak? Ale ja mam chyba 100 000 dziennie z tego co pamiętam. Ale
Na plus, ale 50 na pewno. Nie wiem, czy 100 tysięcy, ale 50 na pewno. No, w sumie przebijam się. To tak, że straciłem 2 godziny na to, żeby ten safe ogarnąć. A mogłem to kurczę sobie wczoraj zrobić. No, ale tak wyszło, że zapomniałem. Znaczy zapomniałem, bo ja myślałem, że to jest po prostu... Nie wiedziałem, że to jest tyle roboty. Bo ja myślałem, że to tylko jest tam może ze 2-3 dni przewinąć. Bo tam wiecie, 2 dni przewinąć to tam luz. Tam 2 dni przewinąć to co? Tam trochę TMR dosypać, wody dolać i tyle, tak? A tutaj ząg się okazał, jak wszedłem na serwer. Patrzę listopad. No jak listopad, no to wiadomo, będzie grudzień. A jak jest grudzień, to sprzedaże, tak? 500 ton soi, sorga to trzeba było sprzedać. Pociągiem. No i zaś wszystko sprzedało, no to sorgę też milion dało, więc... Kurwa macie. Sorry, tak powiedziałem, ale... Coś mi tu... Niby... Nie widzę... tej linii... GPS-u. Czy to jest taka... przechyłość terenu, czy jaki pierun? Chciałem jakieś... No! No! O to mi chodziło. Mówię, coś mi GPS w chuja tu robi, ale... Ale już ogarnąłem, o co chodzi. Bo przesunięcie narzędzia było o metr prawie. Dlatego coś mi tu nie pasowało. Ja tu jadę, GPS tak mi ściąga, kurde, przecież nie ma takiej góry tutaj, żeby mi GPS-a ściągało. Jednak już więcej zgrano. Wszystko wiem. A ten mój drugi big budzik? On tam 6 minut i będzie miał zasiane, więc... Kurczę, w sumie nie wiem, gdzie go puścić. Chyba tam. Albo tepnę go tutaj na 15, w sumie, bo jest duże, duże pole, tak? A ja bym sobie te kołowy smalo ogarnął. Te dwa. Znaczy, no na razie jedno, ale potem drugie, tak? Masny 21 minut będzie bało. A ja sobie jeszcze podejrzę, jak to wygląda na mapie. Tutaj zapomniałem poprzeczniaku zrobić. Po tym, ale... Ale okej, okay. To dobra, to pole też miałem złapnąć, to przypomniało mi się. Ale dobra, to tam... Aha, tak wygląda się, no dobra. Jednak metry robią robotę, tak? No bo to jest 6 metrów różnicy, no to... Panowie, nie róbmy wstydu. Nie, no ja nie będę się składał. O, 27 przy okazji zasieję, jak już jestem. Bo to w sumie to się bardziej mi się za opłaci zasiać. Bo to jest, wiecie, to jest nowe pole, to... Nigdy nie było pokazywane na YouTubie. Znaczy, wróć, pokazane było, jak było... Było tutaj kopane i orane. Ale nie było pokazane, jak było powiększane. I wtedy tego pola finalnego już nie widzieliście tutaj. Dobra, tak. Tak musi iść GPS. A, i tam 6 hektarów było, jakby ktoś pytał. W sumie ja też nie wiedziałem, ale już wiem. Dlatego mówię, że 6 hektarów tam było. Nie, no mówię, jeszcze te pole kołowe zasieję to 35 i będę chyba kończył odcinek. No bo nie wolno mi się pojeżdżę kiedy indziej. W innym odcinku, no bo tutaj jeszcze trochę się będę miał. O, tu chyba teren trochę nie był podrównany, ale zobaczymy, może kombajny da sam radę, bo no wiadomo, siewnik też tam się wygnie jakoś tam na pół okrągło, to on sobie da radę, nie?
Ciekawe, czy wam się spodoba ten Big Bull, czy mnie zjecie za te kolory? No, zawsze to coś innego. Spokojnie, długo nie będziecie oglądać tego Big Buda, tylko jak jest 50 odcinków jeszcze. Nie, no, żartuję, nie wiem, ile naprawdę odcinków będzie do końca serii. Bo jak widzicie, no jakie już pieniądze zarabiam, tak? Ja to chciałem do końca roku skończyć nagrywać, ale mi się tego nie uda. To mi się już nie uda, to już wiem o tym. To już wiem, bo się jest 22 grudnia. Jakby był 2 grudnia, to by się udało, tak? Ale tak wyszło, że... Ostatnim tygodniu to też sobie dużo odpuszczałem tutaj nagrywania. Że nie tyle co wyrąbane miałem, ale... Po prostu wolałem sobie inne rzeczy zrobić. Na przykład pograć sobie z kimś w coś, niż nagrywać odcinek. Tak mniej więcej wyglądały moje dni, nie? Ostatnio. Teraz na razie z kolegą przestałem grać jednym. Ale spokojnie, wrócę do niego. Może w święta, jak będzie chciał. Albo jutro, może o. To jutro bym wolał sobie odcinki podciągnąć, żeby na święta mieć nagrane. Więc to jest na sobotę, na niedzielę mam. Na poniedziałek Holberon znowu. A żeby Holberon nagrać, to muszę znowu tutaj zasiąść, tak? Teraz w sumie muszę do końca dnia dzisiaj siedzieć już na Holberonie. Żeby jak najwięcej ogarnąć tutaj. Teraz siebie to tam wiecie. Teraz zrobić siebie to jest pikuś tutaj, no bo to jest 50 metrów na raz siebie, 53 metry w sumie. 53 metry, a wału jest 48, no to. Jakoś tam sobie powoli idzie. Czyli 20 minut odcinka, a ja zasiałem hektarów. Oczywiście z tym drugim Big Budem. We dwóch zasialiśmy już. Żeby wam nie skłamać, 32 hektary. 32 hektary, 27. To jest. No dobra, tam. Może 5 minut wcześniej zaczął tam to siać przed odcinkiem, no ale to tam wiecie, 5 minut to co to jest. W sumie jak zacząłem odcinek, no to już tam drugie kółko prawie że kończył siać. Jedno miał zrobione całe. No, tak to wygląda, nie? Ta trzecia 27 prawie jest. Ale to muszę skończyć nagrywać i jeszcze wrzucić to dzisiaj, więc chciałbym jak najszybciej tutaj. W sumie dobrze, że przejechałem tę 27 zasiać, no bo i tak bym musiał tu po odcinku się tepnąć i tak. Mówię, tamten siewnik jest większy, to ja wolę na kurs, żebym sobie te większe polasiał, no bo wtedy on nie traci tyle czasu na nawroty, nie? Teraz mniej więcej sobie zobaczyłem, jak te linie idą i podjechałem sobie pod samą linię, żeby mi przyhamowałem, żeby nie wyrwało mi tych Buda tak jak na tej 18 mi tam wyrwało. Jak na 3/4 siewnika sobie przejadę. No i dwa przejazdy będzie zasiane. Teraz pojadę sobie tak. Tutaj się nie złamał. W sumie bym się złamał, ale... Jednak wolę tak sobie zrobić. Widzi tak, to jest to, co mówię, że trochę za szybko sobie włączyłem GPS-a i... Znaczy, no może nie za, no za szybko też, w sumie za szybko trochę jechałem, bo tak jakbym trochę wolniej jechał, to by go tak nie trzepało, nie? Dobra, interesuje mnie to, jak mogę swój film? Muszę zacząć sobie tu studio. 171 wyświetleń, flet na zasadzie dzisiejszy odcinek, który nagrywałem dzisiaj rano o 10. Tak się spóźniłem, było 14 go wypuściłem, no ale nie dało się szybciej. Jak ja o 11 skończyłem nagrywać, potem prawie godzinę go renderowałem. Znaczy na 3 godziny, 40 minut chyba się renderowało, coś takiego. 40 albo 50, nie pamiętam już. Ale wiem, że o 12 się skończył, tak? To zanim o 12 go wrzuciłem, no to tam 2,5 giga ważą, no to 2 godziny się wrzucał. No i dobra, ja sobie ustawiam tutaj
Big Buda na tym polu, to tutaj sobie go postawię. Tutaj się tylko tepnę, ale zacznę siać tutaj od tego rogu, tak wiadomo. Dwie prace zakończyli, czyli siewnik zakończył i zakończył wał. No i dobra, i dawaj, dawaj na pole tutaj, bo to jest duże pole, więc w sumie tutaj niech sobie zacznie kus. Tu się rozkładaj. Nie gadaj, że na 8-4 metra co mi to zrobi. Nie hojszel. No poważnie, tyle klikać teraz. Jakie to jest gówno, nie? A to tylko z tym zielikiem tak mam, że on 8,5 metra nie tylko uczekuje. Nie wiem czemu. A tamten normalny sobie 23 uszukał. Tak mi się wydaje, że 23 uszukał. Ale chyba klikałem na cosplay, a tam, to tam pokazywało 23. I dobra, klikaj, bo nie ma czasu. Im więcej zasiejesz na odcinku, tym lepiej. Dobra, 8 zdobie. Oczywiście gładko, no bo inaczej nie da się tymi siewnikami siać. Tutaj 13 dokupimy, więc tutaj już praktycznie gotowe pole będzie, nie? I tutaj będzie podorane, tutaj i tutaj, to będzie już praktycznie finalne pole. Bo że tutaj jeszcze ten las jakiś tam zagospodaruje, nie? Tak sobie pomyślałem, myślę sobie nad tym lasem, czy tutaj by to trochę nie doorać jeszcze. Ale to jak mi się będzie nudzić. I dobra. Na odcinek powinienem ustarczyć na wozu, więc niby 13 minut doleciał, więc zobaczymy, czy nie kłamie. Tego tutaj na 27. No i do końca odcinka na pewno skończy sobie robotę. A może dam dwa. Na jedno kółko powinien sobie dać radę, ale dam mu te dwa kółka, żeby miał. Nie, no i z tymi wałami to robotka idzie. Przede wszystkim dużo daje ten mod na prędkość, że mogę sobie plus 10 dać do prędkości maszyny. To w sumie bardzo dużo daje. Tak na pewno sprawę. Gdyby nie ten mod, to na pewno tyle bym nie miał posiany. Ale wiadomo, jak jest i o co chodzi. Nie można wszystkiego realnie robić, tak? Akurat kości to mam realną prędkość, bo 10 mam ustawione. Znaczy realną, no taką jaka jest oryginalna, tak? No to tam akurat nic nie klikałem. O, a tutaj cosplay? No mówię, 23 metry normalnie używuję. GPS-ik ustawiony, więc będzie mi zasiać. Tylko trzeba jeden poprzecznik od drogi zrobić. Tam gdzie jest owczarnia, a dalej to tam. I przy okazji drzewko skosić, które stało na miedzy. Tutaj trochę do lewej, bo żydy się robi. Ale wiadomo, to jest prędkość, tak. W sumie tak patrzę teraz sobie na tego Big Buda. I na tą prędkość ściana, to w sumie. Oryginalny Big Boot Giantów jedzie 32 na godzinę, tak? Więc praktycznie jechałbym V-maxem tego ciągnika. Ile on może jechać praktycznie na pusto, tak? Na pusto. Po prostu się przemieszczając z punktu A do B. Może tak. Może tak to powiem. Więc ciekawie. No i widzicie, jak to idzie. No, 30 minut odcinka, to fajnie idzie też. A nie holand. Niby 4 minuty będzie to wałowo, więc
A ja za 4 minuty będę siał? Myślę, że nie. Myślę, że ja to w 2 minuty zasieję. Kurde, jak ja tu prawie pół pola zasiałem na samym poprzeczniaku tej. Bo jakby tu dorzucił drugi poprzeczniak, nie? I tam przy drodze, no to praktycznie całe pole poprzeczniakiem zasiał. Bergout. Musiałem go pociągnąć, no bo inaczej bym nie wyjechał. I teraz to sobie zasiane, to można powiedzieć, że to są poprzeczniaki. Dobra, te dwa tego Żyda to sobie poprawię. A to na koniec się sobie poprawię, gdy przejeżdżą to drugie pole. Powiem tak, jakbym miał normalnie siać w tym pole. Jakbym tutaj miał cosplay ustawić, to bym dwa kółka bym ustawił, to ja wam pokażę, jak to pole by wyglądało po tym, jakby zrobił tutaj dwa kółka siewnikiem tym. Tak by pole wyglądało. Znaczy, no to jest jeszcze jeden poprzecznik, ale zaraz zobaczycie. To ja praktycznie całe pole zasiane jest praktycznie naokoło, tak. Praktycznie, no. Kurde, reszty tym słowo. Mówię, 60% tego pola zasianego to jest. 60% zasianego tego pola to jest naokoło, tylko dwa razy objechane. I tyle by zostało z siewu cosplayowi. Paskami. Tyle by mu zostało. Więc no sobie niedużo, nie? Nie wolę 2 minuty. No może mu się uda to zwałować do końca. Teraz 2-3 krótkie przejazdy tam, no więc to może. No, Masajowi już się nie uda zwałować do końca. No ja chyba tutaj sobie przejadę na te dwa pola siać. Tą 36 sobie zostawię dla tego dużego Big Buda. Bo on tam widzę też już w sumie pół pola zasiał. No, ja mu chyba tą 36 zostawię. Ja mu tą 36 zostawię, a ja pojadę sobie siać tutaj te pola. Te pola, czyli 37-34. Bo tam cosplaya nie opłaca się ustawiać na siewnik. Na mały tak, ale na siewnik nie. To nie widzicie, no takie duże pole, które było kiedyś dla mnie duże. No to ja to zasiałem w 5 minut. To jest jakby świat i ludzie, nie? Nie tylko siać, żyć nie umierać. Mówię, ten mniejszy siewnik mi się bardziej przyda. Tego kupiłem sobie, ten mniejszy siewnik. Tego, co widzicie aktualnie ciągle. Bo on się dużo lepiej składa i jest troszeczkę łatwiej manewrować. Na takim 34, może nawet nagram wam to 34 wam chyba nagram, jak będę siał. Pokażę wam, jak to będzie szło. Znaczycie, że ja tam zrobię dwa kółka w koło pola i będzie zasiane. To myślę, że więcej niż dwa kółka nie rajdą. Coś tam dość szeroko jest, nie? Dość szeroko, ale dość krótko. Znaczy, szeroko jest, ale krótkie pole. Ja tam chyba jak słonecznik siałem, z tego co pamiętam. Chyba słonecznik siałem. Chyba tak. Chyba jak słonecznik siałem, to był tytuł pole w 2 minuty. To już sobie zasiałem, nie? Ogólnie. Szczerze mówiąc. Już sobie zasiałem te pole. Muszę wziąć zadyszel i przestawić. Ja zapomniałem o tym wózku, że on tu stoi. Dobra. Tutaj na drodze go zostawię.
Jest 26:39 i 13:10 sekund było. Jak zaczynałem siać. Dobra, wiem, że zakończył pracę, ale nie będę przeskakiwał już, no bo to nie Holand skończył. Mi się zdaje, że tutaj jak chyba siałem, tak, jak siałem tutaj słonecznik, to był tytuł w pole w 2 minuty. I to 18-metrowy, no to jest oczywiście o 5 metrów więcej, no bo 23 metry, nie? Wiadomo, że tamtym silnikiem troszeczkę łatwiej się siało, bo on był tak jakby sztywny. No i ciągnie był sztywny, można powiedzieć. Sztywny, w sensie sztywny. Chodzi mi o to, że nie był łamany, tak. No, minuta już jest. No tutaj też 2 minuty będzie. Tutaj jest chyba hektar, coś takiego. Zdaje się, to chyba hektar był. Coś takiego było. Dobra, ja sobie dość sporo tutaj posiałem na odcinku. Poza odcinkiem dużo dosiany nie będę miał. Ale to już tam wiecie. Sobie to na spokojnie już zasieję. No i minuta. Minuta 30 chyba zaszło. Minuta 40, dobra, bo nie wiem ile dokładnie było do końca. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.